Cześć, dzień dobry. Hello, Andrzej Stadolski, Słupsk. Centrum Handlowe Manhattan, ulica Wileńska 39, pierwsze piętro, box 99 i 100. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. Witam Was z tego gorącego miejsca, bo to naprawdę jeszcze ciągle powyżej 30 stopni, choć przez moment wentylator mi się włączył sam. Nie wiem jakim cudem, ale było fajnie, muszę powiedzieć. Chłodno, było fajnie. Dobrze, zaczynamy spotkanie z płytami winylowymi. Lato z płytą winylową, płyta winylowa na lato, czyli jak ktoś woli, winyle na lato. Jak to zwał, tak to zwał. W każdym razie ta kupka płyt winylowych przede mną jest już w sprzedaży na stronie www.popmaster.pl. Na serduchu. Słuchajcie, zaczynamy od wczesnych taśm. Czyli sierpień, wrzesień, październik 80 roku. Musiałem sobie policzyć i nie wiem, czy błędu nie popełniłem. Grupa nazywa się Poziom 42, Level 42 i ich wczesne nagrania z lat 80. z połowy roku. Jeszcze raz, Level 42, Standing in the Light, stojąc w świetle. Oprócz tego album Level 42, pierwszy album zdaje się, bo ma tytuł Level 42, nic więcej, 81 rok, jak tam w 80 nagrywali, tak, mi się zgadzało. Level 42, patrzę, czy mój piesek tutaj hałasuje, nie, to nie piesek. Ach, tu zamienimy trochę. Level 42, Pursuit of Accident. Pursuit of Accident. To mamy rok 82. War Machine Level 42. I z poziomu 42 na tyle o Level 42. A teraz mamy siostrę Latoya. Latoya Jackson. Zdaje się, że to pierwszy album. Młodziutka, śliczniutka Latoya. I pierwszy, wydaje mi się, jej album z roku pańskiego, Bóg wie jakiego. No nie wiem, ale zobaczmy. Zajrzyjmy do środka. Może coś więcej człowiek się dowie. Ops, pa, nie widzę. Jak to było? Nie widzę zła, nie słyszę zła. Taka komedia była kiedyś. 80 rok, jest znaleziony. Z roku 80, Latoya Jackson. Pryot i Will. Tak, nie widzę zła, nie słyszę, że zła. Fantastyczna komedia była. Bardzo mi się podobała. O niewidomym, który nie widział i o głuchym, który nie słyszał. Dwóch kompanach razem. Poznali się w metrze. Jak ktoś nie widział, moja propozycja na wieczór właśnie. Nie widzę zła, nie słyszę zła. Fantastyczna zabawa. Ok, The Temptation. Here to Tempt You. Tak. The Temptation, amerykańskie wydanie płyty, amerykański zespół, wytwórnia Warner Bros. 77 rok. Randy Crawford, Everything Must Change. Wszystko musi się zmienić. Randy Crawford. Nie przypominam sobie tego albumu, żebym miał wcześniej. Tę Randy Crawford chyba mam po raz pierwszy. Okej, okay, teraz Rolls-Royce. Nie Rolls-Royce, a Rolls-Royce. Greatest Hits, największe przeboje. Car Wash taki najgłośniejszy jest, ale dla mnie największym przebojem jest Wishing on a Star. Piękna soulowa balladka. Wishing on a Star. Piękne głosy, fajnie zaśpiewana, fajna aranżacja, no wszystko fajne. Nic dodać, nic ująć. Ok, 5 gwiazdek. 5 gwiazdek daję za ten kawałeczek, czyli maksymalną ilość gwiazd. 5 gwiazdek. 5 gwiazd Silk and Steel. Silk and Steel. Czyli Jedwab i Stal i grupa 5 Star, 5 gwiazd, 5 gwiazdek. Teraz King Creole and the Coconuts i Doppelganger. Doppelganger, tak to chyba się nazywa, Island Records. Oprócz tego mamy Donna Summer, którą możecie już nawet jutro kupić, bo dzisiaj to nie, bo się za późno, nikt was nie wpuści do centrum handlowego. Donna Summer. A to m.in. Love is in Control, Mystery of Love, The Woman in Me i State of Independence. State of Independence to jest kawałeczek Johna Evangelisa z albumu Przyjaciele Pana Cairo. A to wersja taka disco w wykonaniu Donny Summer. Ok, jeszcze raz Donna Summer, tym razem na radio czy w radio. Donna Summer on the radio, podwójny album Donny Summer, największych przebojów. I tu mamy malutkie zdjęcie
Donna i Barbara, Barbara Streisand. Dlaczego? Dlatego, że na czwartej stronie pierwszy utwór, 11-minutowy chyba nawet, albo i więcej, jest pod tytułem No More Tears, Enough is Enough i to jest duet właśnie Barbara Streisand i Donna Summer. Może tu piszę, jak długo to jest, jaki długi kawałeczek. No niestety nie piszę, a zdjęcie informuje, że w środku znajduje się plakat. Niestety nie ma plakatu. Muszę was rozczarować. Niestety ta płytka nie posiada plakatu, ale posiada ten fantastyczny kawałeczek. Znaczy się, więcej jest fantastycznych kawałeczków, chociażby właśnie tytułowo On the Radio, chociażby I Remember Yesterday, Last Dance, chociażby Hot Stuff, mówiący o klientce, która wieczorami idzie do knajpy, próbuje wyrwać jakiś gorący staw, jakiegoś gorącego faceta, po prostu jakiegoś adwokata, sędziowie, posłowie, dajcie sobie spokój. No kogo, lekarz, zostańmy przy lekarzu. No i po prostu marzyło jej się, że po prostu cały czas wieczorami chodziła do knajpy, że może kogoś tam wyrwie, który po prostu zwiąże się z nią, ona będzie miała piękne, luksusowe życie, bez trosk, bez niczego. Okej, okay, Princess i album Princess. Tu mamy Mezzoforte, w tamtym odcinku było Mezzoforte, a tu mamy tak jak Level 42, wczesne nagrania, tu też mamy wcześniejsze nagrania. To jest album, można by powiedzieć, podwójny, nie pojedynczy, a może półtora albumu, z tego względu, że mamy płytkę, cały album, plus jeszcze maxi single. Maxi single plus album, także dwie płytki w środku, Mezzoforte. Teraz mamy Mates, We Are One. Jesteśmy sami, chyba, tak to by było. Sami? Nie, Elan by było, We Are One, jesteśmy jednością, może tak, o, We Are One i Mates. I teraz największe przeboje, teraz tym razem Cheek wytwórnia, bo Mates to chyba Cheek wydało, nie. Jakąś płytę Cheek wydało, sprawdzałem, a teraz mi tak pomyślałem, że ten wytwórnia Cheek. Nie, to zespół Cheek tym razem i jego Cheek's Greatest Hits. Cheek's Greatest Hits, czyli tam mamy jakieś 8 kawałeczków. Wróć, 6 kawałków. 6 przebojów. Le Freak, I Want Your Love, Dance, Everybody Dance, 7 przebojów. My Forbidden Lover, Good Times, My Feet Keep Dancing. Moje stopy ciągle tańczą. Marvin Gaye, How Sweet It Is, oprócz tego Spinners, Labor of Love, Spinners, zespół trzech nas. Nie wiem, w której kolejności, ale tak mi się wydaje, że najpierw było jednak Detroit Spinners, później Motown Spinners, a na końcu Spinners. No w każdym razie w UK największym przebojem, który grano w radiu, to było Detroit Spinners. Nie pamiętam tytułu kawałeczka, ale Detroit Spinners grano dosyć często. Mam gdzieś na składaczku Detroit Spinners. Okej. Okay. Motown Spinners, to się dowiedziałem dzisiaj, że coś takiego było. Okej. Okay. Nie dramatyzujmy. Dramatics i Dramatic Way. Grupa Dramatics, amerykańskie wydanie i Dramatic Way. I już na zakończenie mamy Grace Jones, Living My Life, Grace Jones, Slave to the Rhythm i Grace Jones, Inside Story, Grace Jones i mamy Warm Let. Życzę wam udanych wakacji, udanego urlopu, szczęśliwego, szczęśliwie wracajcie do domu, wypoczywajcie, a później szczęśliwie wracajcie do domu, chociażby po to, żeby spotkać się ze mną przy następnym odcinku. Następny odcinek już niebawem, ale kiedy, to sam nie wiem. Może za 2 dni. Na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!